Wierzę w Kościół Chrystusowy, czyli Kościół, który daje schronienie i przygarnia ludzi różnych stanów, kondycji, zachowań. Tu znajdziesz zdrowych i chorych, dobrych i złych, wiernych i wątpiących. Nie brakuje w nim ludzi mądrych i głupich, jak i uczciwych i niechciwych na różne dobra. Temat pieniędzy zawsze jest tematem delikatnym, bo ich posiadanie albo brak prowadzi do wyborów, które są często sprzeczne z moralnym życiem. Czy jaką wartość ma dusza i czy garść srebrników jest odpowiednią ceną za życie? Z Ewangelii według świętego Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby starał się o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Oraz z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Stawiamy dziś na środku naszych rozważań osobę Judasza, który sprzedał przyjaciela dla zysku. W usłyszanych fragmentach z Biblii zobaczyliśmy, że najbardziej widoczną cechą u niego jest chciwość. Widzimy, jak się to w nim rozwija. I to nie jest tylko chciwość pieniędzy, by mieć ich ciągle więcej i więcej. Lecz jest to chciwość korzyści, by zrobić interes. To postawa również znana nam, bo zamyka się w pytaniu: co ja z tego będę miał? Nieraz pytamy człowieka: czy pomożesz mi przenieść rzecz, a za ile? Kiedy zapraszam uczniów na drogę krzyżową, to słyszę: a wpiszę ksiądz szóstkę? Ten, kto dotknięty jest chciwością, będzie patrzył na świat w kategoriach korzyści. I chciwość była jednym z powodów, że Jezus został wydany w ręce wrogów Jego miłości. Co chcecie mi dać, a ja go wydam? Zapytał Judasz przywódców religijnych. I tak sprzedał swoją wierność ucznia. Zapewne na początku swojej drogi Judasz w gronie 12 był uczniem pełnym entuzjazmu, wielkich oczekiwań, wielkiego zaangażowania. Jednak po krótkim czasie zawiódł się i rozczarował. Powodem rozczarowania była w jego czuciu słabość Jezusa. To, że zajmował się wszystkimi poobijanymi przez życie, kalekami, chorymi, biednymi. Zamiast wejść z przytupem w życie wysokich sfer i znaczących ludzi. Nie poddał się tej wizji świata, jaką przedstawiał Jezus, bo ona mu zwyczajnie nie leżała. Wiedział, że nic na tym nie zyska, lecz ciągle będzie notował straty. Tak zaczął prowadzić podwójną grę. Jak zauważa to Jan, ewangelista, Iskariota był w grupie, bo miał dostęp do stałego źródła pieniędzy, które wyprowadzał z kasy, bo był złodziejem. I to go czyniło takim dwulicowym, cynicznym człowiekiem. Największym tego przejawem było przyjście do ogrodu oliwnego, podejście do Jezusa z takim radosnym nastawieniem, zawołaniem: Rabbuni,
i przekazanie przyjacielskiego pocałunku, który niestety był wyrazem obłudy, a nie szacunku, czy miłości, czy pojednania, czy chociażby właśnie wspomnianej przyjaźni. Judaszem nie kierowała chęć zemsty, bo nie miał się za co mścić. Nie był też kierowany zazdrością. On to uczynił dlatego, że nie dał, by Jezus opanował jego myśli, serce, wolę i uczucia. W przeciwieństwie do pozostałych uczniów był tylko uczniem w zewnętrznym wymiarze. Jezus wobec niego jest cały czas dobrze nastawiony. Nie jest wrogo jakoś nastawiony, nie jest podejrzliwy, ale stara się na każdym kroku go ostrzec przed nim samym. Stara się nim strząsnąć, ale nie stawia przeszkód. Co chcesz czynić, czyń prędzej, powiedział podczas ostatniej wieczerzy. Zabrzmiało to enigmatycznie dla pozostałej grupy uczniów, ale było jasne dla Judasza. Nazwanie go przyjacielem w Ogrójcu, kiedy przyszedł razem z całą kohortą, również było bardzo prawdziwe. Bo miłość ze strony mistrza ani na trochę nie stopniała, nawet wtedy, gdy ten uczeń przyczynił się bezpośrednio do męki Jezusa. Bo on kochał do końca. Pismo Święte mówi, że Judasz szukał sposobności do grzechu. Taka postawa jest iście szatańska, bo jest świadomym działaniem i takim dobrowolnym wybraniem czegoś złego. To nie jest nieświadomy, jakiś nieplanowany upadek, jakich w życiu mamy wiele. Bo nieraz chcemy coś uczynić dobrego, ale w obliczu źle obranej taktyki, w obliczu jakichś ubocznych skutków, dzieje się coś złego. Kiedy spojrzymy na teksty Ewangelii, widzimy, że im starszy tekst, to znaczy napisany wcześniej, mówi mniej o Judaszu. Marek nie wskazuje Judasza jako zdrajcy. Łukasz mówi o szatanie, który wchodzi w Judasza, a następnie ten idzie do tej wysokiej rady, by prowadzić tam rozmowy. Jan natomiast napisał swój tekst jako ostatni, więc i też surowi obchodzi się z tym uczniem. Judasz dojrzewał do swojej decyzji stopniowo. Nie od początku był zepsuty. I patrząc na Judasza, należałoby poszukać w sobie różnych wad, może jeszcze nienazwanych, a może i takich bardzo jasnych, klarownych, z którymi jeszcze się ani nie uporaliśmy, ani nawet nie zaczęliśmy, żeby ich się pozbyć. Kościół Chrystusowy, którego jesteśmy częścią, staje się dla nas takim ośrodkiem badawczym, gdzie rozkładamy swoje życie na czynniki pierwsze. Zaczynamy od tego, co otrzymaliśmy w darze, a więc od tego, że dobro i miłość są podstawową częścią naszego życia. Kolejnym elementem jest nasza wolna wola, która decyduje o naszych wyborach, o naszym przyjmowaniu i odrzucaniu łaski. Nie brakuje nam też takich sensorów, dzięki którym poznajemy, co jest dobre, co jest pożyteczne, a co złe i wyniszczające. Tym wszystkim kieruje nasze sumienie, które gdy jest dobrze uformowane, to w odpowiednim czasie informuje nas o zagrożeniu. Postawa Judasza jest ostrzeżeniem przed zakłamaniem i wynikającą z niego demoralizacją. Pokusa nie działa natychmiast, ale wkrada się w człowieka przez jego jakieś naturalne uzdolnienia i przez funkcje, które spełnia, albo przez sytuację życiową, w jakiej się akurat znajduje. Człowiek ulega stopniowo, kiedy zaczyna wątpić, kiedy wdaje się w dyskusję ze złem, kiedy idzie na kompromis ze swoim sumieniem. Przecież jeden raz to nic złego się nie stanie. Ale ten jeden raz może być zabójczy. Grzech zawsze jest oznaką słabości, bezradności, egoizmu, zagubienia. Jeśli nazywamy rzeczy po imieniu, to tym samym ukrócamy działanie tego grzechu. Kiedy jednak kamuflujemy go w sercu,
pielęgnujemy, wtedy coraz bardziej nas pochłania i więzi w swoich mackach. Im więcej w nas kłamstwa, tym mniej w naszym życiu Jezusa. Tak jak to było w Judaszu, który skłaniając się ku swoim interesom, odczuwał coraz większą niechęć i opór, by w dalszym ciągu podążać za Chrystusem. I choć Judasz jest taką postacią kontrowersyjną, bo bez jego działania, bez jego wydania na śmierć nie byłoby zmartwychwstania, to jednak sposób i działanie raczej miały mało wspólnego z miłością. Pamiętajmy o dwóch rzeczach, jak nauczał nas papież Benedykt XVI. Pierwsza, Jezus szanuje naszą wolność. I druga, Jezus oczekuje naszej gotowości do skruchy, do nawrócenia, jest bogaty w miłosierdzie i przebaczenie. Bądźmy więc czujni, by nie zdradzać dla własnej korzyści, dla swoich ideałów samego Chrystusa i tego, w co wierzymy. Amen.